Zimako. Roszta w środku. Red. Faul Kolenickiego. Trudno upilnować Zimako. Naturalna swoboda biegu. Miękki, elastyczny, dobre zwody. Szybki. Platini. 20 kilka metrów do bramki Stanisława Burzyńskiego. Sprawdza, czy mur został dobrze, starannie ustawiony. Pamiętamy znakomite strzały Platiniego, chociażby z meczu z Włochami rozegranego 2 lata temu. Gol! No właśnie! No właśnie! Piłka po strzale Platiniego trafiła jeszcze po drodze w nogę któregoś z zawodników. Zrobiła kozioł, trafiła za mur i Burzyński był w tej sytuacji bezradny. A ci rozradowani panowie na trybunach to oczywiście kibice zespołu Saint-Étienne. Świetnie Czurkowicz. Platini stanął na piłce, po podcinał Smolarka. Golik strzelił znakomitą bramkę w tym momencie, kiedy wydawało się, że musi nastąpić zatrzymanie akcji i wznowienie tej gry. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Często tak bywa na naszych boiskach, że sędzia po podyktowaniu rzutu wolnego zatrzymuje grę na dłuższy czas, ustawia mur. Tymczasem to było natychmiastowe podanie do Bońka. Boniek wyszedł na pozycję po lewej stronie, strzelił z ostrego kąta i mamy 1-1 w 21 minucie drugiej połowy spotkania. Wyrównanie stanu spotkania. W okolicach pola karnego bramki Burzyńskiego. Boniek, świetne wejście. I doskonałe wejście Lopeza. Przewrócił Boniek dwóch fotoreporterów. Fotoreporter spadł ze swojego stołeczka. Nic mu się jednak nie stało. Uwaga, Boniek. Dośrodkowanie, gol! Wspaniała bramka tego zawodnika. Przeciął lot piłki i świetnym, dawno nieoglądanym strzałem ulokował piłkę w bramce Czurkowicza. 2-1 prowadzi.